100. Gets everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it. Cześć widzowie, cześć zeciarze. Jak sobota to? Tylko do Lidla, bo promocje tam, parking, ram, pam, pam, pa! A jak czwartek, to do Flamingo na zlot motocyklowy. ale to zlocik będzie nieco później, tam będzie Stefan, jeszcze z jakimś znajomym. A wcześniej przejadę się z Kamilem, zrobimy jakąś trasę. Być może sprawdzimy jedną knajpkę w Katowicach. Niby mają 20% dla motocyklistów. Tu wam się wyświetli ich nazwa. Gadałem z właścicielem w ogóle trochę, także miły właściciel. Zobaczymy, przejedziemy się, zobaczymy jak to tam wygląda. Raczej będziemy się tu kręcić wokół komina tak przez 2 godziny, bo za 2 godziny Stefan kończy pracę. Także zrobimy sobie też jakąś wieczorną przejażdżkę na pewno. A w tym czasie nic, no lecę zatankować maszynę, bo jak widać komornik się tutaj już świeci. Także trzeba zatankować, umyję w sumie jeszcze moto, bo troszeczkę wstyd takim brudnym jeździć. No i widzimy się na miejscu potem jeden, tak żeśmy się z Kamilem dogadali. Ale trochę nieciekawie to niebo wygląda, mam nadzieję, że się jeszcze rozjaśni i tutaj nic złego mi się nie przytrafi w postaci deszczu. Ale to czas pokaże. Było blisko. A few moments later. Kamil już jest. No. Słyszałem już chyba 5 minut. Najpierw gdzieś tam, potem gdzieś tam. No. Dobra, nie wiem, co jedziemy od razu, czy co? Gdzieś się karnąć? No to w sumie. Kurde, no nie wiem, czy do tych Katowic, czy za blisko. Za blisko chyba. Dziwnie mnie to prowadzi jakoś, ale dobra. Dobra, no Kamil jedzie za mną. Jedziemy do tego baru sprawdzić, czy faktycznie mają te zniżki dla motocyklistów 20%, tak jak napisali kiedyś na Facebooku. Może zrobię mały test zeciarza, co tam jest. Jakąś małą reklamkę. Fajnie, akurat taka trasa, 33 minuty. Potem się wrócimy, przejdziemy się na Pławki do tego Flamingo, gdzie Stefan będzie. No i co, no pewnie jakaś przejażdżka ze Stefanem, no bo lubicie zawsze jak Stefan się pojawia na kanale. Także zaprosimy go chętnie. Godzinę, to jest dostarcza niesamowitych emocji na pewno, nie? Czuję się jak taki żagiel. Jeszcze jak się wyprostuje. Moja głowa. Głowa po prostu chce odlecieć. Niby tutaj nie ma żadnej owiewki w tym Z1000, ale i tak jak się schylę, to jest naprawdę spoko. We'll be right back.
5 kilometrów zostało. 5 kilometrów. Dobra, już teoretycznie jesteśmy, niby gdzieś tutaj jest ta knajpka. Nie wiem, czy to jest to. Co? Fajnie, no. Fajny klimacik. No, kominiarz zdrowa. Zarąbista miejscówka, polecam przyjechać. Macie też zniżkę 20%. Wiem, bo sprawdziłem na piwa bezalkoholowe, czy tam nawet alkoholowe. Na szisze tutaj macie cennik. Podobno jest 20% zniżki na dosłownie wszystko, także na tą szyszę, jak ktoś tam sobie pali, to też będzie miał zniżkę. A my z Kamilem śmigamy do Flamingo. Tam będzie czekał Stefan. Pewnie zrobimy jakąś wieczorną rundę szybką dookoła komina. No i tyle, dobra. No to co, jazda na te Czechowice do Flamingo. No, nie wiedziałem, jak jechać w ogóle, nie? Prawie bym się wywalił, chyba panę złapałem. O! Ja! Zero powietrza. Kurde, co mam teraz zrobić? Się prawie wywaliłem w ogóle. Panę złapałem. Co ja mam teraz zrobić? Stary, ja się prawie wywaliłem, nie wiem, czy ty to widziałeś. Widziałeś? Chłopie, nie umiałem ogarnąć kierownicy. Ja już myślałem, że po mnie. Nie wierzę. Musimy stąd się wydostać, nie będziemy stali na tym. Co mam na tym jechać? Tak? Nie da się tak jechać. Kule, nie wiem, czy widzieliście tą szimę. Ja myślałem, że już będę na glebie leżał. Nie umiałem tego ogarnąć. Nic, widzowie. Miał być taki fajny vlog. Fajna przejażdżka. Jadę teraz na panie. Muszę po prostu zjechać z tej autostrady. Za 400 metrów będzie zjazd, na szczęście. Nie wiem, chyba zestaw naprawczy jakiś po prostu kupię. Poproszę Kamila, żeby pojechał na stację mi kupić. Masakra. Tu
za 3 km co jest KFC tylko. W ogóle myślałem, że mi się koło jakoś poluzowało i że zaraz po prostu będę leżał na asfalcie, nie? O, ponad do wymiany na bank. Najbliższa stacja benzynowa, wiesz gdzie jest? No. Najbliższa stacja benzynowa. Europa Centralna. Tu zaraz to jest? Ja wiem, jak tam dojechać? To prowadź. Podoba wam się vlog? Taki, w slow motion trochę? Nie no, mi nie bardzo, nie? Tragedia. Nie wiem, ja te koło podpompuję najpierw. Zobaczę, czy coś będzie, wiesz, słychać jakieś te. A teraz ciekawe, czy ja tu skręcę. Masakra to jest jakaś skręcanie, to już w ogóle. Jeszcze jak jadę na wprost, to jest ok. Stary, nie wiem, ogólnie jak wyjechaliśmy, przejechaliśmy kawałek, to na autostradzie, jak żeśmy zwolnili, czułem, że tak ciężko kierownica chodzi, nie? Mówię, tak patrzę, mówię, kurde, chyba mniej powietrza mam jakoś, nie? I ci pokazywałem wtedy, żeby zjechać, nie? Na najbliższą stację. Ja wiedziałem, że ty byś, że kamerę pokazał. Ja wiem, no, ale jadę i wiesz, jak nie widzę żadnej stacji, ale mówię, kurde, jadę szybciej, to jest okej, nie? I nagle, wiesz, jechałem, tam powiedzmy, te, nie wiem, 150 i chłopie tak mi całym motocyklem, że mówię, kurde, co się dzieje? Koło mi się odkręciło, czy co? Nie wiesz, jak poluzowało? No i ten. No i od razu zjechałem, nie? Wiesz co, jest zestaw naprawczy w ogóle na stacji, tylko że opona śmietnik, nie? Potem. Dlatego ja bym podpompował, byś zobaczył, czy... Co? Ja sobie na nim siądę, poczekam 3 minuty, podłączę i zobaczę, ile ucieka, jak prawie nic. Czekaj, to on jest zajęty, czy co? Panowie, mógłby pan wyjechać? Super. Jakby to chociaż na 10-15 minut. Tak, dokładnie, no. 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 Stary, ja już byłem na glebie, ja tylko patrzyłem w lusterka, czy jakiś tir za mną nie jedzie, nie? Słuchajcie, zeciarze, dobiłem sobie powietrze 2,5 bara, czyli tak jak być powinno. Poczekałem 5 minut, spadło 0,3, także mniej więcej tyle spada przez 5 minut przy obciążeniu. Na szczęście mam 10 minut do domu, także myślę, że na szybko dojadę na tym powietrzu, na spokojnie. Także kończymy tego vloga. No niestety, tak wyszło. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i sprawdzajcie ciśnienie po ponad. Oj. A ja mam nadzieję, że dojadę bezpiecznie po malutku do domu. No nic, widzowie, to tyle. To trzymajcie się, na razie, hej!